Dzień dziewiąty. Odkupiciel człowieka. Czyż do nas, ludzi XX wieku, nie przemawiają swą wstrząsającą wymową słowa apostoła narodów o stworzeniu, które aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia i oczekuje objawienia się synów Bożych? O stworzeniu, które poddane jest marności? Czyż olbrzymi, nieznany przedtem postęp, jaki dokonał się w ciągu tego zwłaszcza stulecia w dziedzinie opanowania świata przez człowieka, nie ujawnia zarazem w stopniu przedtem nieznanym owego wielorakiego poddania marności? Z encykliki Redemptor Hominis. Jest taki wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w którym poeta ukazuje dwóch współukrzyżowanych. O tym, który nazywany jest złym łotrem, napisał słowa: nie odwrócił głowy na Boga, patrzył w ziemi glinianą maskę. Tylko ciężej oddychały krzyże, jak koląca prośba o łaskę. Bywa niejednokrotnie tak, że wydaje się, iż faktycznie materia, drzewo, stworzenie, ziemia okazuje większe pragnienie, większe zapotrzebowanie na odkupienie. Jęczy aż dotąd w bólach stworzenia, jak pisał święty Paweł Apostoł. Słowa, które zacytował święty Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice. Właśnie nasz papież wskazał, przypomniał, że tym, który najbardziej potrzebuje odkupienia, jest człowiek. Człowiek jest tym, który najbardziej pragnie, potrzebuje odkupienia. Tak jak pokarmu, tak jak wody, tak jak chleba. Potrzebuje tego odkupienia bardziej niż potrzeby sukcesu, niż potrzeby sławy, samozadowolenia, spełnienia. Potrzebujemy wszyscy odkupienia, bo jest ono wyzwoleniem człowieka. Wyzwoleniem z niepewności, stanów zagrożeń, lęku. W pierwszej encyklice papież pisał, czego lęka się człowiek. Wielu szydziło, zarzucało papieżowi, że to są fobie papieża z dalekiego kraju. Dziś przekonujemy się, że obok tych naprawdę poważnych lęków, o których pisał święty Jan Paweł II, przed którymi nas przestrzegał, pojawiają się lęki absurdalne, nonsensowne. Boimy się plastikowych butelek, boimy się katastrofy klimatycznej, boimy się zniszczenia środowiska bardziej niż własnego odkupienia. Święty Jan Paweł II przypomina, że istnieją lęki niezwykle poważne, związane z życiem, wiecznym, utratą zbawienia. Przypomina, że potrzebujemy odkupienia i odkupiciela. Święty Janie Pawle II, który ukazałeś nam moc odkupienia pochodzącego od Chrystusa, módl się za nami.